Cześć, tu Diana z Bardziej Lubię Książki niż Ludzi. Mamy maj, więc czas na piąty film w ramach bajkowego roku. Tym razem Kopciuszek. Nawet jeżeli nie czytaliście ani nie widzieliście go w żadnej wersji, jestem przekonana, że znacie tę historię. Biedna dziewczyna, wychowująca się ze złą macochą i jej dwiema córkami, wymyka się na królewski bal za pomocą magicznej matki chrzestnej. Na balu oczywiście zakochuje się w niej książę, potem za pomocą szklanego pantofelka ją rozpoznaje i żyją długo i szczęśliwie. Historia mogłaby się tu skończyć, ale tak naprawdę wszystko, co najciekawsze, jest poza tą historią. Wersji Kopciuszka są setki. Nawet ktoś to policzył i podaje się, że jest ich pomiędzy 345 a 1500. Za pierwszą uznaje się historię Rodofi z greckiej kurtyzany, która poślubia króla Egiptu. A poślubia go dlatego, że, uwaga, orzeł porywa jej sandała, zrzuca go na króla, a on ujęty pięknym kształtem buta postanawia odnaleźć dziewczynę i się z nią ożenić. Znalezienie męża chyba nigdy nie było tak proste. Wersja została spisana przez greckiego geografa Strabo gdzieś pomiędzy 7 rokiem przed Chrystusem a rokiem 23. Natomiast pierwszą europejską literacką wersję opublikował Giambattista Basile Pentameroni w 1634 roku i o nim słyszeliście już w poprzednim filmie. Z kolei ta wersja, którą my dzisiaj znamy najbardziej, jest wersją Charlesa Perrault z 1697 roku. On właśnie dodał do tej historii magiczną dynię, matkę chrzestną w postaci wróżki i szklany pantofelek. Co ciekawe, w baśnie Kopciuszek była na kilku balach, a nie tylko na jednym. Na pierwszym pamiętała, żeby wrócić przed północą do domu i dopiero na drugim trochę się zasiedziała i zgubiła swój pantofelek. Później w 1812 roku pojawiła się jeszcze inna wersja, która została opublikowana przez braci Grimm. I ta wersja jest najbardziej okrutna ze wszystkich. Nie ma tutaj wróżkowej matki chrzestnej. Jest za to drzewo życzeń, które bohaterka zasadziła na grobie swojej matki. Kopciuszek otrzymuje stroje na bal od białego ptaszka. Na początku dostaje jedwabne buty, a na ostatnim balu pojawia się w butach ze złota. Bale są trzy i Kopciuszek za każdym razem ucieka przed księciem i jej ucieczki są bardzo ciekawe, dlatego że za pierwszym razem skacze do zagrody z gołębiami, za drugim razem wspina się na gruszę, a za trzecim razem książę, który postanowił za wszelką cenę zatrzymać Kopciuszka tym razem, wysmarował schody smołą. No i Kopciuszek ucieka, ale gubi swój złoty pantofelek. Książę jej oczywiście szuka. Najpierw buta przymierzają siostry. Jedna odcina sobie palce, żeby się zmieścić w buta, druga odcina sobie piętę. Co ciekawe, książę nie orientuje się, że zakrwawiony pantofelek oznacza, że coś jest nie tak. Muszą mu o tym powiedzieć dwa magiczne gołębie i muszą mu powiedzieć o tym dwa razy, bo za każdym razem książę się nabiera. Do tego jeszcze w drugiej edycji z 1819 roku bracia Grimm dorzucili jeszcze krwawą karę z rąk Kopciuszka za okrucieństwo sióstr. Kiedy Kopciuszek szła z księciem do ołtarza, przywołała gołębie, które wydziobały po jednym oku każdej sióstr, a kiedy wracała od ołtarza z księciem, przywołała je ponownie, żeby wydziobały po drugim oku. Więc zostajemy w sumie z takim całkiem ciekawym obrazem Kopciuszka, który jest zupełnie inny od tego, który znamy z animacji Disneya. Kilka wersji pojawia się też w baśniach z Tysiąca i Jednej Nocy. Zazwyczaj schemat jest taki, że jedno młodsze dziecko jest prześladowane przez dwójkę starszych. Co ciekawe, czasami są to siostry, ale czasami są to bracia. I jest też wersja, która nie ma szczęśliwego zakończenia, bo starsi bracia otruwają młodszego. Nasza bohaterka nosi różne imiona. Jest Kopciuszkiem, jest Cinderellą, jest Aschenputtel, jest Cenerentolą, jest Cindermaid, jest Pepeljugą czy Załuszką. Wszystkie te imiona są powiązane ze słowem popiół i wzięło się to prawdopodobnie stąd, że przecież Kopciuszek jest służącą, a służący są brudni i pokryci sadzą cały czas. Kopciuszka kojarzymy z matką chrzestną w postaci wróżki, ale w większości wersji jej nie ma. Jest za to na przykład krowa albo matka bohaterki zamieniona w krowę. Często też występuje ryba, są psy, osiołki, o gołębiach już wspominałam. Kiedy zapytamy się kogoś, kto jest złym charakterem Kopciuszku, odpowiedź będzie natychmiastowa macocha. Okazuje się jednak, że w klasyfikacji baśniowej za cechę dominującą jest uznana nie macocha, ale prześladowczyni. No i są wersje Kopciuszka, gdzie macocha w ogóle się nie pojawia. Są wersje takie, gdzie Kopciuszka prześladuje ojczym i są nawet wersje takie, w których Kopciuszek ucieka z domu, ponieważ prześladuje ją ojciec. Do tego są też bardzo nowoczesne wersje, w których Kopciuszek po prostu jest Kopciuszkiem, dlatego że znalazła taką pracę. Motyw Kopciuszka był wykorzystywany wielokrotnie i w teatrze, i w operze, w balecie, w filmie. Filmów o Kopciuszku jest kilkaset, a pierwszym był Saint Jean z 1899 roku, nakręcone przez Georges Méliès. Jest też kilka wersji niemych, a na YouTube możecie obejrzeć wersję z 1914 roku z Mary Pickford. Disney zrobił swoją animację w 1950 roku, Kopciuszek jest drugą księżniczką Disneya i od niej tak naprawdę zależały losy całej wytwórni, dlatego że był to czas po wojnie, nie było za dużo pieniędzy i gdyby Kopciuszek okazał się klapą, to losy studia mogły się potoczyć zupełnie inaczej, na szczęście okazał się wielkim sukcesem. W Kopciuszku też znajduje się ulubiona scena animacji Walta Disneya, to jest ten moment, kiedy zamienia się ubranie Kopciuszka w piękną suknię, a gdybyście się zastanawiali, gdzie rozgrywa się akcja Kopciuszka, to rozgrywa się we Francji w XVII wieku, co niektórzy fani twierdzą, że w czerwcu, biorąc pod uwagę rozmiar dyni. We wczesnych projektach animacji Kopciuszek miał żółwia, a w ogóle to jest jedna z najstarszych księżniczek Disneya, bo ma 19-20 lat. I na koniec trochę psychologii. Od Kopciuszka zostały nazwane dwa zjawiska. W psychologii ewolucyjnej mamy efekt Kopciuszka, czyli to, że zjawisko różnych form krzywdzenia i znęcania się nad dziećmi jest częstsze ze strony rodziców przyrodnich niż biologicznych. Ma to swoich zwolenników i
przeciwników. Mamy też syndrom Kopciuszka albo kompleks Kopciuszka. To już dotyczy kobiet, które boją się niezależności i podświadomie pragną, żeby ktoś się nimi zajmował i opiekował. Czekają na tego przysłowiowego księcia z bajki, a najczęściej przyciągają osoby dominujące i przemocowe, no i zazwyczaj się to źle kończy. Pierwszy raz syndrom został opisany przez Colette Dowling, książkę napisała w 1981 roku, ale tego terminu użyła już w 1955 roku Agatha Christie w powieści Entliczek Pętliczek. I na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, jak Wam się podobały różne oblicze Kopciuszka. Zajrzyjcie do poprzednich filmów z bajkowej serii. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych filmów i do usłyszenia następnym razem.